Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na debacie pod tytułem Rodzina, droga czy przeszkoda do wolności? Tematycznie obracamy się wokół wolności na Kongresie 590, który w tym roku odbywa się pod hasłem Przestrzenie wolności i staramy się na naszym panelu postawić to pytanie właśnie, jak widzimy rodzinę. Żyjemy dzisiaj w świecie, myślę, że można śmiało powiedzieć, coraz bardziej zindywidualizowanym, gdzie coraz częściej okazuje się, że niekoniecznie i nie wszędzie i nie dla każdego rodzina jest oczywistym i jedynym wyborem życiowym. Toczy się, myślę, pewna też z jednej strony dyskusja, z drugiej strony też mam wrażenie pewien spór kulturowy właśnie o to, czy rodzina jest tą drogą, czy przeszkodą do wolności. W naszym panelu spojrzymy na ten temat od strony różnych perspektyw, różnych obszarów i chcę podziękować serdecznie za przyjęcie zaproszenia do tego panelu naszym szacownym gościom, począwszy od pani przewodniczącej Doroty Bojemskiej, przewodniczącej Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Dzień dobry pani przewodnicząca. Dzień dobry państwu. Pan prezes Grzegorz Górny, prezes Fundacji Polska Wielki Projekt. Dzień dobry panie prezesie, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Pan prezes Adam Zych, prezes Fundacji Projekt.pl. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. I pan doktor Roman Solecki, Krakowski Instytut Logoterapii. Dzień dobry panie doktorze, witamy. Witam serdecznie wszystkich. Miała być z nami jeszcze w debacie pani minister Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, natomiast z przyczyny innych obowiązków ona dzisiaj z nami nie jest. Szanowni państwo, temat bardzo wydaje się rozległy i szeroki. Czasu mamy tyle, ile mamy, więc ruszamy od razu do pytań. Ale zanim pytania, proszę państwa, takie dwie rzeczy. Dlaczego ten temat i dlaczego w tym spektrum tematycznym? Chcę takie dwa obrazki pokazać, które nas trochę może wprowadzą czy podprowadzą do tego tematu. Jesteśmy, można powiedzieć, jako społeczeństwo, a także właściwie społeczność międzynarodowa, świeżo po doświadczeniu pandemii, a w trakcie drugiego trudnego doświadczenia, jakim jest wojna na Ukrainie. I ja stawiam przy różnych okazjach taką tezę, że cichym bohaterem tego czasu pandemii, ale zarówno cichym bohaterem tego czasu wojny w wymiarze i w przypadku Polski szczególnie jest właśnie rodzina, bo gdy system edukacji w czasie pandemii nagle musiał stanąć, szkoły zostały zamknięte i tak dalej, to właściwie nikt nie pytał rodziców, czy oni przejmą na siebie, tak? Czy podejmą kontynuację edukacji, opieki nad młodym pokoleniem, tylko wszyscy założyli, że przecież rodzice dadzą radę. I rodzina, można powiedzieć, podtrzymała w tym, nie tylko w tym, ale w tym szczególnie ważnym wymiarze, można powiedzieć, kontynuację i ciągłość pewnego ważnego obszaru społecznego, jakim jest edukacja, a kontekst wojny, o którym też wspomniałem, to ta sytuacja, gdzie na niespotykaną wcześniej skalę i myślę na skalę niespotykaną w wymiarze międzynarodowym, polskie rodziny otworzyły swoje serca i przyjęły miliony uchodźców z Ukrainy. Gdyby nie ten gest, nie ta postawa polskich rodzin, to można powiedzieć, że życie społeczne, życie też w sensie takim czysto humanitarnym tych uchodźców byłoby no, pod wielkim znakiem zapytania i ta sytuacja na pewno wyglądałaby inaczej. A więc mamy konkretne fakty, które pokazują, że rodzina nie jest pewnym dodatkiem czy pewną, można powiedzieć, podgrupą gdzieś tam w systemie, w hierarchii społecznej ulokowaną, ale jest bardzo konkretnym podmiotem, który z jednej strony uzupełnia, a można powiedzieć też, że zabezpiecza to, żeby system państwa i społeczeństwo w jego ramach mogło spokojnie funkcjonować. I tu już idziemy do pytań. Chcę zacząć od pani przewodniczącej Doroty Bojemskiej. Jest pani zaangażowana od lat w różne działania, środowiska, także organizacje pozarządowe, które
interesują się i koncentrują swoje działania na rodzinie, mówią o jej podmiotowości. Dlaczego takie organizacje i takie środowiska są potrzebne nie tylko samym rodzinom, ale także całemu społeczeństwu i właściwie państwu jako całości? Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tego panelu. Organizacje pozarządowe, rzeczywiście mam okazję z nimi współpracować, są niezwykle ważnym elementem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. I w 2017 roku powstał Narodowy Instytut Wolności, który można powiedzieć skumulował takie wysiłki, by te programy, które są skierowane do NGO-sów, nie tylko bardziej punktowo czy obszarowo kierować, tam, gdzie jest to konieczne i potrzebne, ale również, żeby profesjonalizować ten sektor, który jeszcze wówczas w Polsce nie był tak rozwinięty, zwłaszcza po tej, możemy powiedzieć, konserwatywnej stronie. W przestrzeni rodziny wydawało nam się niezwykle ważne, żeby stworzyć programy, które wspierałyby rozwój kultury prorodzinnej, rozwój prestiżu rodzicielstwa, podnoszenia prestiżu rodzicielstwa, prestiżu macierzyństwa. I udało nam się stworzyć program Po pierwsze rodzina, który rzeczywiście odpowiedział na wielką potrzebę ze strony lokalnych społeczności, które często formułują, spotykają się również właśnie w przestrzeni NGO-sów, bo jeżeli mówimy o NGO-sach, organizacjach pozarządowych, to przecież mówimy nie tylko o tych wiodących, o tych, które są, można powiedzieć, liderami w swoich obszarach, ale o całej masie, o całej rzeszy również tych organizacji, które są w stanie odpowiadać na lokalne potrzeby, które znają, mają zmapowane te lokalne potrzeby, lokalne wyzwania, przed którymi społeczności stoją. Mamy duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o Polskę, duże zróżnicowanie problemów w kwestii zamieszkania. To my bardzo widzimy wyraźnie, że tam, gdzie są potrzebne właśnie kluby MAMO, które tworzymy, o których mam nadzieję też będę miała okazję dzisiaj powiedzieć, to są duże miasta, duże miejscowości. Z kolei na wsiach, na prowincji inne są wyzwania dla rodzin, one mają inne potrzeby. Także to zlokalizowanie potrzeb i odpowiedź i zaangażowanie lokalnych liderów jest niezwykłą wartością, którą należy wspierać i bez której trudno sobie wyobrazić właśnie ten cel, który z naszej perspektywy, mówię Ministerstwa Rodziny, ale w ogóle ludzi zaangażowanych w kwestię podnoszenia kultury prorodzinnej, podnoszenia prestiżu rodzicielstwa, ten cel, który chcemy osiągnąć. Dziękuję bardzo. Ja tu przytoczę też takie potwierdzenie, które pokazuje właściwie, że organizacje pozarządowe, a między innymi te działające w obszarze rodziny, to jest rzeczywiście pewna konkretna emanacja wolności. Jak się spojrzy, proszę Państwa, na badania, które historycznie pokazują rozwój NGO-sów w Polsce, to mamy wielki skok niesamowity w roku 1918, kiedy Polska odzyskała niepodległość, potem jest wzrost, oczywiście wybucha wojna, potem po wojnie jest, można powiedzieć, płasko, długo, aż pojawia się rok 89 i znowu jest eksplozja, proszę Państwa, inicjatyw i tych działań. A więc odzyskanie wolności to jest właśnie odzyskanie też pewnej podmiotowości i pewnej inicjatywy. Następnym pytaniem chciałbym zwrócić się do Pana Prezesa Grzegorza Górnego w kontekście właśnie niepodległości, suwerenności. Polska historia oczywiście jest pod tym względem szczególnie dramatyczna. Napisał Pan niedawno bardzo ciekawy artykuł w Tygodniku Sieci, w którym pokazał Pan, jak historycznie kondycja państwa, kondycja szerzej myśląc też cywilizacji, jest w dosyć silnym i mam wrażenie, że silniejszym niż sobie to uświadamiamy stopniu związana z kondycją rodziny, z jej potencjałem. Co do naszej cywilizacji łacińskiej,
takie tezy między innymi formułował w poprzednim wieku Florian Znaniecki. I pytanie jest takie, czy Pana zdaniem dziś jesteśmy jako cywilizacja, jako społeczeństwo też w takiej właśnie sytuacji, gdzie powinniśmy głośno mówić i rzeczywiście, a może nawet bić na alarm, bo jeżeli rzeczywiście te badania historyków są wiarygodne i jeżeli słabnąca kondycja rodziny oznacza drogę do schyłku cywilizacji, to czy rzeczywiście mamy powody do obaw dzisiaj? Dziękuję bardzo za to pytanie. Tutaj odesłałbym Państwa do dorobku amerykańskiego profesora Gary Beckera, ekonomisty, który w 1992 roku dostał ekonomiczną nagrodę Nobla za ekonomiczną teorię rodziny. On jest autorem takiego traktatu, niestety na polski on jest nieprzetłumaczony, traktat o rodzinie. To jest taka praca, która ma około 700 stron, pełna tabel, wykresów, ale on tam udowadnia, że praca w rodzinie stanowi prawie 30% PKB danego społeczeństwa. Udowadnia tam, że rodzina jest właściwie największym źródłem kapitału społecznego. Można powiedzieć, że obok religii to właśnie rodzina pełni taką rolę, że w zdrowo funkcjonującej rodzinie kształtują się tak pożądane cechy życia społecznego i gospodarczego, jak uczciwość, rzetelność, solidarność, skłonność do postaw altruistycznych kosztem egoistycznym, zdolność do współpracy, poświęceń i tak dalej. To buduje oczywiście klimat też wzajemnego zaufania i tak jak istnieją te dodatnie koszty kapitału społecznego, tak istnieją koszty ujemne braku kapitału społecznego w postaci chociażby różnych patologii, jakie wiążą się z rodzinami dysfunkcyjnymi. I na ten temat są bardzo dobre badania przeprowadzone przez profesor Judith Wallerstein z Berkeley, która właśnie dokładnie wylicza różnice między dysfunkcyjnymi a zdrowo funkcjonującymi rodzinami, jeżeli chodzi o stopień przestępczości, samobójstw, depresji, chorób psychicznych itd., itd. Oczywiście na korzyść tych rodzin, które funkcjonują w sposób optymalny. I to pokazuje nam, jak dużą rolę pełni rodzina w społeczeństwie. I właściwie nie było do tej pory cywilizacji w dziejach świata, która nie opierałaby się na rodzinie, dlatego że właśnie rodzina stanowi taką siatkę zabezpieczenia dla jednostki w wypadku jakichkolwiek problemów. Nie ma właściwie lepszej siatki bezpieczeństwa niż ta, którą stwarza rodzina. Oczywiście konkurencją dla tego jest władza, jest państwo i takie koncepcje się już pojawiały od Platona, który głosił właśnie koncepcję, że państwo przejęło na siebie opiekę nad dziećmi. Potem to pojawiało się w różnych koncepcjach utopijnych, Falansterach, Fouriera i tak dalej. Dopiero w XX wieku de facto rozbudowane państwo socjalne ze swoim systemem powszechnych ubezpieczeń zdjęło częściowo z rodziny tą odpowiedzialność. To się przejawia między innymi też przez ten kryzys demograficzny, ale dzisiaj widzimy, że płacimy coraz większą cenę za to, że rodzina staje się dysfunkcyjna, że jest wypłukiwany kapitał społeczny i myślę, że dzisiaj coraz więcej społeczeństw zachodnich staje przed tym problemem, bo to, że w Wielkiej Brytanii powstało Ministerstwo Samotności, no jest właśnie skutkiem między innymi tego i to się przekłada nie tylko na to, o czym mówię w skali makro, czyli ten kapitał społeczny, ale w skali mikro, to także na poczucie szczęścia, zadowolenia, sensu istnienia poszczególnych ludzi, którzy okazuje się, że na starość czują się niespełnieni, samotni, nieszczęśliwi. To także ma tu taki swój konkretny wymiar egzystencjalny. Więc myślę, że rzeczywiście dzisiaj przed nami jako społeczeństwami Zachodu staje to wyzwanie wzmacniania rodziny. Dziękuję bardzo. Tutaj ciekawostką też tych badań Judith Wallerstein jest właściwie to, że ona zaczynała te badania z innym nastawieniem niż się skończyła, bo ona właściwie chciała pokazać, że rozpad rodziny to nie jest problem, tak? A właściwie jak wiele lat prowadziła te badania, to skończyła te badania z przerażeniem, tak? Orety.
jak to właściwie, jakie ogromne konsekwencje to przynosi. Wspomniał Pan też o kwestii odpowiedzialności, samodzielności, o tym kapitale społecznym, z którym oczywiście też w wymiarze ekonomicznym bardzo często łączy się kapitał ludzki. Tutaj przechodzimy do domeny bardziej ekonomicznej. Pan prezes Adam Zych jest jednocześnie przedsiębiorcą i też chyba nie wszyscy zdajemy sobie często sprawę, że właściwie gospodarka zaczyna się w rodzinie. Jak spojrzymy sobie na historię ekonomii, to tak naprawdę ona pokazuje, że właściwie to, na co pan Grzegorz Górny też zwrócił uwagę, 30% PKB co najmniej, to jest produkcja dóbr i usług w rodzinie. Większość, jeżeli nie wszystkie firmy, właściwie zaczynały się jako firmy rodzinne. Wiele z tych firm, które dzisiaj znamy, można powiedzieć, z wielkich jakichś tam obrotów, zasięgów i tak dalej, to są firmy, które dawno, dawno temu były bardzo często małymi firmami rodzinnymi. Panie prezesie, i tu pytanie do pana prezesa Adama Zycha. Jak z perspektywy przedsiębiorcy można pokazać rodzinę jako tą niezbędną przestrzeń realizacji wolności i przedsiębiorczości zarazem? I drugie pytanie, w jaki sposób rodzina i biznes mogą tworzyć pozytywną synergię? Bardzo dziękuję. Czy mi się wydaje, że jak myślałem sobie nad tym, o czym będziemy rozmawiać, to są tu takie dwie przestrzenie na pewno w kontekście rodziny i przedsiębiorczości, biznesu. I no, jak zawsze jest ta skala mikro, jest ta skala makro. Jeżeli chodzi o tą taką przestrzeń mikro, to mimo wszystko wydaje mi się, że jest to ogromne wyzwanie. To znaczy prowadzenie, ja mam prawie 20 lat, prowadzę firmę ze wspólnikiem i też około 20 lat jestem, 19 lat jestem po ślubie. I to jest ogromne wyzwanie, robić te dwie rzeczy naraz. Wydaje mi się, że przedsiębiorca musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest dla niego ważniejsze mimo wszystko. Ja sobie na to pytanie nie odpowiedziałem w odpowiednim czasie, odpowiedziałem sobie dosyć późno. Natomiast dzisiaj wiem, że rodzina jest o wiele ważniejsza, bo bez tego zakotwiczenia jest bardzo ciężko w ogóle, przynajmniej w moim przypadku byłoby cokolwiek osiągnąć. Natomiast wydaje mi się, że problemem dzisiejszego wielu przedsiębiorców, wielu z nas jest to, że my w tej kulturze takiego paradygmatu szybkiej gratyfikacji, no niestety poświęcamy rodzinę na biznes. I wydaje mi się, że przedsiębiorcy też powinni, dzisiaj bardzo dużo mówi się work-life balance, ale mówią o tym z reguły nie przedsiębiorcy, tylko o tym mówią osoby zatrudnione. Natomiast przedsiębiorcy myślę, że też powinni sobie zrobić bardzo do serca ogólnie właśnie to, że nie wszystko trzeba osiągnąć do 30, nie trzeba tego robić za każdą cenę i można sobie życie też jako właściciela firmy rozłożyć na dłużej, żeby nie rodzina nie płaciła ceny, bo moim zdaniem wielokrotnie płaci cenę tego. Natomiast ta synergia jest właśnie wtedy, jeżeli my sobie to dobrze ułożymy. Bo jeżeli sobie tego dobrze nie ułożymy, to tej synergii nie będzie. Raczej będzie zniszczenie i problemy. I tak to dzisiaj też niestety często wygląda, bo firmy rodzinne oczywiście są bardzo ważnym elementem każdej gospodarki, ale firma rodzinna dzisiaj też przeżywa kryzys. Przeżywa kryzys, ponieważ mamy problemy z sukcesją. No, mamy wiele rzeczy, które jeżeli sobie w rodzinie pewne rzeczy nie uregulujemy, to one się nam przełożą na biznes. A kwestia makro to jest moim zdaniem kwestia tego właśnie jak w całej gospodarce postrzegamy właśnie kwestię wzrostu gospodarczego, kwestię tego, jak kapitalizm powinien, czy kapitalizm musi zawsze być, zawsze rosnąć, czy my musimy coraz więcej konsumować, bo to są fundamentalne rzeczy. To są fundamentalne rzeczy, bo jest taka genialna książka Daniela Bella, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu,
gdzie on właśnie pisze, że słuchajcie, no nie da się być, nie da się wszystkiego pakowywać w kolorowe rzeczy i po prostu mówić, że musisz konsumować, pchać, bo bez tego świat się po prostu zawali. Musimy cały czas hedonistycznie ciągnąć to do góry, a z drugiej strony firmy, gospodarka jest bardzo konserwatywna, bo ty musisz przyjść o 8 do 16, 17 do pracy, musisz być konsekwentny w swoim działaniu, musisz być de facto konserwatystą, więc nie może być tak, że ty jesteś utracjuszem, liberałem, przepraszam, że tu połączyłem te dwa słowa, bo to w takim kontekście amerykańskim to mówię, w nocy, a konserwatystą za dnia. No jest to pewna sprzeczność, prawda? Więc wydaje mi się, że no ja nie jestem zwolennikiem może ideologii degrowth, ale uważam, że wiele rzeczy w dzisiejszym świecie, takie spowolnienie, to o czym też mówi profesor Zybertowicz, wielkie spowolnienie, to są rzeczy, o których można się, na których można się zastanowić. Dziękuję bardzo. Tu mi świta hasło, które coraz częściej się pojawia też w debacie naukowej, ale też gdzieś publicystycznej, hasło umiaru. Coraz częściej rzeczywiście zaczynamy też rozumieć i widzieć, że wolność z jednej strony wcale nie jest, nie kłóci się z umiarem, tak? I pewnie łączenie, myślę, że pewną odpowiedzią na tą synergię pomiędzy rodziną i biznesem to jest właśnie kwestia też szukania umiaru w tym wszystkim. Do kwestii... Kwestii wolności, wybrania w tej wolności rodziny jako najważniejszej, bo to uważam, że też każdy z nas musi na to oczywiście odpowiedzieć. Tej kwestii jeszcze właśnie, czy w ogóle uwzględnianie polityki rodzinnej, rozwiązań prorodzinnych w firmach, czy to jest koniec wolności gospodarczej w sensie takiej, że ograniczamy swoje możliwości działania, zyski, do tego jeszcze wrócimy w drugim pytaniu do pana prezesa. A teraz chciałbym pójść z moim pytaniem do pana doktora Romana Soleckiego, który jest psychologiem, psychoterapeutą. I dotknąć tutaj właśnie tej kwestii wolności i rodziny jako przestrzeni wolności od strony właśnie pana doświadczenia, pana też specjalności. Pracuje pan między innymi z osobami uzależnionymi, które przecież wywodzą się z rodzin i bardzo często w tych rodzinach żyją. A uzależnienie można też spojrzeć jako na swoiste ograniczenie wolności, prawda? Czy pewien deficyt wolności. Jak na bazie pana doświadczenia wygląda dzisiaj obraz rodzin? Czy problem uzależnień dotyka je dziś w większym stopniu niż kiedyś? To jest to pierwsze pytanie. A drugie, powiązane z nim, czy uświadamiamy sobie dostatecznie, że ten katalog uzależnień dzisiaj wygląda na pewno inaczej i dotyka w inny sposób też rodzin niż to było 10, 20, 30 lat temu? Dziękuję serdecznie za to pytanie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o temat uzależnień, faktycznie możemy obserwować, że coraz więcej uzależnień nie tylko chemicznych, ale behawioralnych spotykamy i faktycznie ci pacjenci, nie tylko, że ich jest coraz więcej, ale są to coraz młodsi pacjenci. Ja staram się patrzeć na kwestię uzależnienia w taki sposób, że kiedy do mnie przychodzi pacjent uzależniony, to zawsze mam świadomość, że tak naprawdę za nim stoi jakiś system rodzinny. Więc nie możemy żadnego tak naprawdę uzależnienia i pacjenta traktować jako pewnej wyizolowanej wyspy, która tak naprawdę ma swój problem, bo już teoria systemowa terapii pokazuje, że tak naprawdę pacjent, który przychodzi do gabinetu, jest pewnym objawem systemu rodzinnego. Jest, można powiedzieć, pewną delegacją, czasami taką delegacją emocjonalną, taką delegacją społeczną. I to jest ważne, żeby w kontekście takiej pracy w ogóle z osobami uzależnionymi zawsze uwzględniać to, że źródła tego uzależnienia bardzo często zaczynają się właśnie już w systemie rodzinnym. Czyli tak naprawdę niezaspokojone potrzeby, takie podstawowe potrzeby, jak potrzeba właśnie bezpieczeństwa, bo rodzina przecież przede wszystkim daje strukturę, daje jakąś granicę, daje poczucie bezpieczeństwa, przynależności, tożsamości. Więc kiedy te naturalne potrzeby właśnie bezpieczeństwa, akceptacji, miłości, poczucia własnej wartości, w rodzinie też się tworzy poczucie sensu życia. To nasze badania z 2021 roku, które prowadziliśmy jako Krakowski Instytut Logoterapii, czyli też takiej metody terapeutycznej skupionej na poczuciu sensu życia, pokazały, że im bardziej wspierające relacje rodzinne, tym wyższe poczucie sensu życia. Im wyższe poczucie sensu życia, tym mniejsze wskaźniki depresyjności i mniejsze wskaźniki uzależnień behawioralnych.
Więc badania to potwierdzają, że rodzina, relacje wspierające i poczucie sensu życia chroni najbardziej przed takimi zjawiskami właśnie jak depresyjność czy uzależnienia behawioralne. Czy kryzys egzystencjalny, więc myśli samobójcze, zachowania autodestrukcyjne, które coraz częściej gdzieś spotykają coraz młodszych pacjentów, wynikają w dużej mierze właśnie z tego, co dzieje się w środowisku rodzinnym. Często słyszę od pacjentów, że jestem błędem wychowawczym swoich rodziców, że tak naprawdę właśnie rodzina sprawia, że wiele z tych potrzeb naturalnych nie zostaje zaspokojonych i wtedy, kiedy nie mam zaspokojonej potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji czy przynależności, no to zaczynam wtedy doświadczać bolesnych stanów emocjonalnych. Kiedy doświadczam bolesnych emocji, takich jak właśnie lęk, poczucie winy, jak złość, jak smutek, zaczynam szukać sposobu, żeby sobie z tymi emocjami jakoś poradzić. No i wtedy kwestia tego, czy trafię na alkohol, na narkotyki, na pornografię czy na hazard, często jest kwestią przypadku, bo to już są jakieś zamienniki tak naprawdę realizowania właśnie tej niespełnionej potrzeby, na przykład miłości, akceptacji czy przynależności. I tutaj zaczyna się, można powiedzieć, właśnie ta droga do uzależnienia czy mechanizm do uzależnienia, więc to jest chyba taka podstawa, praca z rodziną i praca właśnie w pierwszej kolejności z systemem rodzinnym, jeżeli chcemy zmniejszyć wskaźniki depresyjności, uzależnień i myśli samobójczych. Choć ja często pacjentom powtarzam, że nawet jak nazywasz się błędem swoich rodziców, to tak naprawdę twoja przeszłość i twoja rodzina cię nie determinuje. Nawet jak to wychowanie było pełne deficytów emocjonalnych czy rozwojowych, to tak naprawdę zawsze masz wolność wybrania jakiejś postawy wobec swojej przeszłości. I to też jest tak uwalniające, bo właśnie w kontekście odpowiedzialności, o której Adam mówił i też tej wolności, to można powiedzieć, że z jednej strony no, chcemy być wolni od czegoś, ale tak naprawdę możemy być wolni też do czegoś. I rodzina z jednej strony, to pacjenci też podkreślają, że rodzice im zabierają tą wolność, bo na przykład nie pozwalają im na rozwijanie swoich pasji, zainteresowań, czy nie obdarzają ich jakimiś uczuciami. Ale z drugiej strony spotkałem się też z takimi pacjentami, którzy wręcz ze złością mówili, że ich rodzice nie ograniczali tak jak starszego rodzeństwa i przez to oni dzisiaj czują, że rodzice bardziej walczyli na przykład o starsze rodzeństwo niż o nich, którzy mieli totalną wolność, a przez tą właśnie totalną wolność na przykład się uzależnili. Więc dla mnie w kontekście takiej pracy klinicznej, terapeutycznej, praca z rodziną jest jakby fundamentem, żeby w ogóle zrozumieć zjawisko uzależnienia, ale też jakoś starać się z nim jakby je niwelować i pomagać osobom właśnie wychodzić choćby z depresji czy z kryzysów egzystencjalnych. Dziękuję bardzo. Ja się uśmiechnąłem, kiedy pan powiedział o tym, że właśnie różne dzieci różnie potem oceniają, czy rodzice byli, nie byli sprawiedliwi i tak dalej. Mam wrażenie, że tu by trzeba chyba nową odsłonę Kongresu 590 na temat sprawiedliwości pewnie podjąć, a nasze dzieci, czy każde dziecko by tu miało na pewno wiele do powiedzenia, bo rzeczywiście to, co widać z tej drugiej strony oczami dziecka, to rzeczywiście nierzadko jest zaskoczeniem dla rodziców. Zostajemy w temacie tych relacji rodzinnych i tego, co składa się na codzienność rodziny. I wracam z pytaniem kolejnym do pani przewodniczącej Doroty Bojemskiej. W swojej działalności też spotyka się pani z rodzinami, z rodzicami. W ostatnim czasie szczególnie z mamami, które zbierają się, czy podejmują współpracę, organizują się na przykład w ramach tak zwanych klubów mam. I pytanie, czy z pani spotkań, z tych rozmów, które pani odbyła, przeprowadza, z kobietami, które nierzadko właśnie poświęcają się w większym stopniu macierzyństwu, zatrzymują swoją karierę zawodową, czasem do niej wracają, czasem nie. Czy z ich relacji, z tego, co one mówią, wyłania się obraz kobiety, który czasami, mam wrażenie, dociera do nas, kobiety, która została wręcz uwięziona w domu, pozbawiona wolności i właściwie wszystko w jej życiu najlepsze, o czym można by pomyśleć, się skończyło? Czy te kobiety taki obraz pokazują?
Nie, te kobiety, rzeczywiście spotykam się z mamami, które tworzą kluby mam, tworzyły je kiedyś, tworzą w tej chwili teraz, wsparte naszymi programami. To są mamy, które wybrały to, że chcą być z dzieckiem w najmłodszych latach życia dzieci, czyli najczęściej w okresie 0-3. Natomiast tym, czym one się mierzą, to raczej z poczuciem braku akceptacji dla ich wyboru. To jest dla nich najtrudniejsze. To znaczy, jesteśmy karmieni poprzez taką kulturę globalną związkiem wyrazowym wolny wybór. Natomiast później okazuje się, że jeżeli ten wybór jest właśnie w tą stronę, to znaczy w stronę, w którą kobieta widzi dużą wartość w tym, że będzie z dzieckiem w okresie życia, kiedy on jest najmniejszy, kiedy cała nauka, bo tutaj padły słowa, że nauka jest po stronie rodziny, ale nauka też jest po stronie i neuronauka jest po stronie też budowania tych silnych więzi właśnie w okresie, kiedy dziecko jest najmłodsze, w okresie 0-3, to znaczy tak umożliwienie kobiecie albo pracy elastycznej, jeżeli tego chce, czy tego potrzebuje w jakiś sposób, umożliwienie takiej kultury powrotu do pracy, żeby było to dla niej bezpieczne, możliwe do przeprowadzenia, żeby nie było tam silnych lęków separacyjnych, które powstają wówczas u kobiet. To wszystko ma olbrzymie znaczenie i te rozmowy, które odbywamy rzeczywiście spotykając się z kobietami, głównie związane właśnie są z niedocenieniem, nieuznaniem tego wyboru w wielu aspektach, począwszy od aspektu kulturowego, tego też tutaj padły te słowa, pan dyrektor Zych mówił o takim mocnym akcencie położonym na pracę w naszym społeczeństwie. Rzeczywiście tak jest. Instytut Pokolenia zrobił raport czeski, w którym wynikało, że tak jak w Czechach silne jest w społeczeństwie poczucie pracy w domu jako pracy właśnie będąc z dzieckiem, jako pracy na rzecz społeczeństwa, tak w Polsce praca zawodowa jest zdecydowanie wyżej traktowana w takim, powiedzmy, rankingu prestiżu, tak? W związku z tym kobiety, które decydują się na to, żeby pozostać z dziećmi w tym najmniejszym okresie, bardzo często spotyka ich pewien ostracyzm, tak? I już na poziomie takiej szerszej rodziny, bo to jest już na poziomie, powiedzmy, rodziców czy teściów, czasami również męża, chociaż tutaj dochodzi aspekt jeszcze ekonomiczny, dlatego że w drugim i trzecim roku życia dziecka, jeżeli kobieta chce z nim pozostać w domu, to następuje pewien rodzaj luki dochodowej, tak? To znaczy ta rodzina ubożeje na ten czas, jeżeli kobieta nie podejmie pracy. I to są takie rzeczy, które należy jeszcze rozwiązać. Ja mam wielką nadzieję, że te obszary będą rozwiązane, bo pomoc ta finansowa jest już znaczna. Natomiast tu chodzi o to, żeby zbudować taki prestiż na każdym poziomie ekonomicznym, emerytalnym, kulturowym, żeby rzeczywiście to, co dzisiaj nazywamy wolnym wyborem, czyli ta chęć pozostania kobiety z małym dzieckiem w domu, a proszę mi wierzyć, ona jest olbrzymia. Znaczy myśmy robili również badania w Ministerstwie Rodziny, ale także w Instytucie Pokolenia, które pokazują to, że kobiety jako pierwszy wybór, jeżeli chodzi o opiekę nad dzieckiem 0-3, pokazują opiekę własną. I to jest około 65% kobiet. To jest bardzo znaczna grupa. Dopiero w kolejnych wyborach jest to opieka osoby innej, czyli na przykład męża, dziadków czy niani, i w kolejnym dopiero opieka żłobkowa. Także ta chęć, tak jak mówię, również związana z rozwojem nauki, dostępnością tych badań, czyli to, że ten okres właśnie 0-3 jest tak istotny na tworzenie relacji, poczucie bliskości. Jest słynna teoria przywiązania Bowlby'ego, który również takie badania przedstawia i mówi, że to ma olbrzymie znaczenie później, jeżeli chodzi o właśnie relacje i więzi rodzinne. Ale musimy sobie powiedzieć przede wszystkim, że wybór to też jest, to jest konkretna decyzja i
i za każdym wyborem idzie również rezygnacja z czegoś. To znaczy każdy wybór jest równocześnie rezygnacją. To jest, myślę, bardzo ważne. To, co dzisiaj pewnie w jakiś sposób zgubiliśmy w takiej szerokiej debacie i to, co dzisiaj, myślę, należy przypominać, to jest jednak łączenie pojęcia wolności właśnie z odpowiedzialnością, czyli każdy wybór, który również wybierając jest rezygnacją z czegoś, on powinien być trwały i powinien w tych najważniejszych aspektach życia i powinien w związku z tym być odpowiedzialny. Ale wracając jeszcze do samego początku o tym, o czym pan profesor mówił, ja myślę, że rodzina jest przestrzenią wolności sama w sobie, że to jest najgłębsza w społeczeństwie przestrzeń wolności. Mieliśmy to tak mocno też pokazane, kiedy Polska straciła niepodległość. Można powiedzieć, że Polskę przeniosły do 1918 roku właśnie rodziny poprzez przeniesienie kultury, języka. Więc wracamy do tego, co pan profesor mówił na początku. Tym bardziej wydaje mi się, że te pragnienia rodzin, pragnienia matek, które chcą być z dziećmi, chcą być ich opowiadaczami świata, prawda? Chcą z nimi przeżywać początek ich życia. To jest temat, który mam nadzieję będzie nabrzmiewał i w końcu będzie pozytywnie rozwiązany również w tej sferze kulturowej, bo wydaje się, że to jest bardzo istotne. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jesteśmy w sytuacji takiej, że nasza wolność wynosi 8 minut, jeśli chodzi o czas. Dziękuję bardzo. I tutaj zwracam się do panów, których chciałbym jeszcze odpytać krótko. Mamy po 2 minuty właściwie. Jesteśmy w tym spektrum rodziny i pytania, czy właśnie poświęcenie się rodzinie to jest koniec wolności, tak? Panie doktorze, zwracam się do pana doktora Soleckiego. Jak od strony psychologicznej można powiedzieć, że rodzina nie odbiera nam wolności, ale jest właśnie tym miejscem i przestrzenią, o czym wspomniała pani przewodnicząca, w którym uczymy się wolności, stajemy się też, mamy szansę stać się wolni i co ewentualnie można by, na co zwrócić uwagę, żeby nasze rodziny były jeszcze bardziej tą przestrzenią wolności? Myślę, że rodzinę każdy z nas w sobie nosi, nawet te osoby, które się odcinają w życiu dorosłym, nawet emocjonalnie chcą się odciąć od swojej rodziny, nie są w stanie tego zrobić, bo zawsze jakąś część swojej rodziny nosimy w sobie do końca życia. I myślę, że rodzina jest taką przestrzenią wolności, ponieważ tam nie tylko zaspokajamy potrzeby, ale tam uczymy się też wartości. I teraz chcemy edukować wszystkich pod kątem edukacji emocjonalnej, bo zauważamy, że ważne jest, żeby nazywać emocje, wyrażać emocje, żeby przeżywać emocje. Sięgnijmy głębiej. Czy my potrafimy rozpoznawać wartości, czy my potrafimy nazywać ważne dla nas wartości, czy my potrafimy je realizować? Rodzina staje się tym systemem społecznym, podstawowym środowiskiem wychowawczym, obok szkoły i grupy rówieśniczej i cyberprzestrzeni, która staje się też czwartym środowiskiem wychowawczym, gdzie nie ma niestety wychowawcy, gdzie jest szansa właśnie na to, aby uczyć się tej przestrzeni również właśnie wolności, bo przecież pierwsze stawianie nawet granic dokonuje się często w relacjach pomiędzy rodzeństwem, pomiędzy właśnie dziećmi a rodzicami, nie? To są te umiejętności, które kiedy nabywamy w rodzinie, są takim właśnie fundamentem pod przyszłe relacje, które będziemy też budować w życiu dorosłym. I tutaj jak najbardziej moim zdaniem, jeżeli chcemy zadziałać profilaktycznie na zjawiska kryzysów egzystencjalnych, depresji, uzależnień i zachowań suicydalnych, to ważne jest, żeby dowartościować właśnie rodzinę jako tą przestrzeń socjalizacji, profilaktyki i właśnie kształtowania wartości i ich realizowania. Ale sami rodzice są w kryzysach, więc potrzebujemy też pracy z samymi rodzicami, nie tylko z dziećmi. No właśnie, dziękuję uprzejmie. Pytanie do pana prezesa Grzegorza Górnego. Niedawno państwo jako Fundacja Polska Wielki Projekt organizowaliście kongres pod hasłem suwerenności, czyli tego, co właściwie bardzo blisko wolności leży. Myślę, że możemy powiedzieć, że uczestniczymy właściwie jako społeczeństwo, też jako rodziny tak naprawdę dzisiaj w pewnym sporze kulturowym, który no właśnie dotyczy właśnie tego, czy rodzina
jest tą przestrzenią wolności, czy raczej jest czymś, co nas, no właśnie, od czego powinniśmy uciekać, bo nas zniewala. Pan też jako człowiek mediów i doświadczony w tym względzie, jak można dzisiaj opowiadać młodemu pokoleniu, szczególnie rodzinę, jako przestrzeń wolności, bo myślę, że wiele argumentów, o których my między sobą mówimy, czujemy, można powiedzieć, podskórnie. Natomiast myślę, że dzisiaj pokolenie, jak dzisiaj im opowiadać rodzinę jako przestrzeń wolności? No ja myślę, że trzeba wrócić do podstawowego znaczenia słów. Podam taki przykład. Teraz były takie duże badania zrobione przez największy na świecie portal randkowy Tinder. On ma ponad 500 000 pobranych aplikacji. Badania w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii i Kanadzie. I się okazało, że dla 80% tych respondentów podczas randek, spotkań z dziewczynami bądź chłopakami, najważniejsze było ja, moje samopoczucie, moja satysfakcja. 80% ja, a tylko 20% myślało o tym, żeby to było też dobre dla tej osoby, z którą ja się spotykam. Czyli takie zjawisko, które ktoś nazwał selfizmem, czyli skupienie się na sobie. Ale pytano ich, skąd to wynika. I się okazało, że takim słowem fetyszem, takim, który to usprawiedliwia, jest autentyczność. Bo ja jestem autentyczny, muszę być sobą, w związku z tym nie mogę iść na żadne kompromisy, na żadne ustępstwa wobec tej drugiej strony, bo liczy się to, co ja reprezentuję, więc muszę być autentyczny. I to pokazuje, że funkcjonujemy w jakiejś takiej fałszywej siatce pojęć. Bo przypuszczam, że dla nas autentyczność, autentyzm znaczy coś innego niż egoizm, tak? Niż ten selfizm. Więc ja myślę, że powinniśmy wrócić do tego, żeby nadać rzeczy słowom właściwe znaczenie, czyli wrócić do tych podstaw. Ale to temat na dłuższą rozmowę, widzę, że nie mamy dłużej czasu, a nie chcę panu prezesowi odbierać głosu. Więc to pytanie do pana prezesa Adama Zycha. Skrócę do takiej, właściwie może ono zabrzmi niewłaściwie, ale czy na rodzinie można zarobić? I to nie chodzi mi o sprzedawanie produktów dla rodzin, ale czy inwestowanie w rozwiązania prorodzinne w przedsiębiorstwach, czyli budowanie też tej świadomości, że moi pracownicy żyją w rodzinach i ja też jako przedsiębiorca, jeżeli zatroszczę się o ich rodziny, to na tym po prostu zyskam. Czy tak jest i czy pan widzi, że mamy tu coś jeszcze do zrobienia? My 3 lata temu zrobiliśmy badania, zresztą pamiętasz, bo też brałeś w nich udział, o rozwiązaniach prorodzinnych w polskich przedsiębiorstwach prywatnych. No i faktycznie jest tak, że przedsiębiorcy w Polsce uważają, że wprowadzanie rozwiązań prorodzinnych, czyli rozwiązań, które ułatwiają życie tym członkom firmy, którzy mają rodzinę, czy poprzez bycie bardzo elastycznym, jeżeli chodzi o czas pracy, czy właśnie pracę zdalną, to no, my to też robiliśmy jeszcze, kiedy ta praca zdalna nie była tak popularna jak teraz, te badania, no pokazują, że pracodawcy uważają, że to jest korzystne, bo takie osoby też są no, bardziej oddane, bardziej lojalne, firmy są często lepszymi pracownikami. Natomiast taka jedna rzecz, którą na pewno też w tych badaniach, jak tak już w skali meta można było zauważyć, to to, że jednak mimo wszystko było to dosyć transakcyjne, prawda? No, bo troszeczkę taki jest też biznes, prawda? Biznes jest w jakiś sposób transakcyjny, musi być. I też zatrudniamy osoby po to, żeby coś do firmy włożyły. No pytanie szersze jest takie, na co ja dzisiaj nie znam odpowiedzi, ale wiem jedno, że wydaje mi się, że to też trochę referując do Gary'ego Beckera, który poszedł bardzo, bardzo mocno w transakcyjność, bo on napisał książkę, że to wszystko się opłaca. A nie wiem, czy to powinno się opłacać, bo to nie jest kwestia opłacalności, mi się wydaje, rodzina. Nie? I to jest ta wyższa sfera. Bo jeżeli my zaczniemy mówić, że rodzina się opłaca, to znajdziemy setki gości, ludzi, naukowców, którzy powiedzą, że się nie opłaca. Że się bardziej opłaca pracować przez, nie wiem, 12 godzin dziennie, budować, prawda, wspaniały wielki pomnik kapitalizmu i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest trudne. Wydaje mi się, że rodzina jest ponad to, jest po prostu najważniejsza. Jeżeli my tego sobie nie ogarniemy, to nie ogarniemy też życia socjoekonomicznego. Nie będzie po prostu gospodarki, bo nie będzie zdrowego, normalnego człowieka, zdrowego, normalnego funkcjonowania. Więc wydaje mi się, że to nie jest kwestia zysków, to jest kwestia
wyjścia w ogóle ponad to wszystko, bo jest najpierw rodzina, a potem jest gospodarka i kapitalizm. No, tak to widzę. Czyli wygląda na to, że potrzeba nam z tych wszystkich właściwie wypowiedzi wynika, że nie tylko gdzieś tam w polityce rodzinnej czy w polityce społecznej szerzej myśląc, potrzebujemy familiocentryzmu, czyli można powiedzieć przypomnienia sobie, że bez rodziny nie byłoby nikogo z nas i właściwie to wszystko, co tu się dzisiaj dzieje, tak naprawdę gdzieś tam jakby nitkami sięgać, iść do przeszłości, to właściwie stało się dzięki temu, że kiedyś któryś tata, czyjaś mama powiedzieli tak, otworzyli się na życie, z którego się to wszystko, można powiedzieć, zadziało i jeżeli to, co tu się dzieje, w sensie też społecznym, cywilizacyjnym, ma iść dalej, ma trwać, tak, i się rozwijać, to też bez tego prostego, można powiedzieć w cudzysłowie, prostego gestu, prostej odpowiedzi, poszerzenia, myślę, swojej wolności, bo my na wybory rodzicielskie patrzymy dosyć często jako właśnie albo, tak, czyli ograniczenie wolności, a właśnie pytanie, może to już na następną okazję debatę, być może warto i może to będzie konkluzja naszego spotkania, że właściwie rodzina i rodzicielstwo to nie jest wybór między jedną a drugą wolnością, ale to jest w ogóle poszerzenie sfery wolności i wejście w obszar, który można powiedzieć ma dla nas takie niespodzianki, o których nie byliśmy sobie w stanie wcześniej w ogóle pomyśleć. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej Dorocie Bojemskiej, Panu Prezesowi Grzegorzowi Górnemu, Panu Prezesowi Adamowi Zechowi, Panu Doktorowi Romanowi Soleckiemu. Ja nazywam się Michał Michalski, nie przedstawiłem się na początku i dziękuję bardzo też Kongresowi 590 za to, że tutaj wspólnie jako Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie też mogliśmy tą debatę zorganizować. Dziękuję Państwu, którzy nas zaszczycili swoją obecnością na żywo oraz online. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.